Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na spotkaniu autorskim Jacka Komuty, pierwszego Sarmaty Polskiego Fandomu. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj Jacek wyjątkowo nie w kontuszu. No nie chciałbym się tego wszystkiego brać, bo to niestety mój kontusz trochę nie wytrzymał konfrontacji z moim koniem i po prostu udaje się w tej chwili do tego, żeby oddać go przeradzić. I sobie zrobić nowy. Niestety problem jest taki, że po prostu wszystkie rzeczy, stroje danych materiałów, szereg ręcznie skanych, po prostu nie wytrzymują dłużej niż rok, półtorej. To też pokazuje, jak często dawni ludzie musieli po prostu swoje stroje zmieniać, jak szybko zamieniają po prostu zwyczajnie łachmany. Ale czy mimo tego nie masz takiego poczucia pewnego żalu, że urodziłeś się w 500 albo 400 lat za późno? Ja myślę, że takich prostych przyczyn jak higiena to jednak nie, ponieważ mniej więcej, ponieważ starałem się czasami prowadzić życie tak jak prowadzili ludzie w XVII wieku, więc sobie jeździć konno na różne rajdy, uczestniczyć w konkursach historycznych różnych bitew. I potem po prostu sam na własnej skórze poznałem, co to było życie w XVII wieku. I szczerze mówiąc, no nie było tam najczyściej, można by tak powiedzieć. Problem jest z tym po prostu, że jak na przykład wracam do jakiejś rekonstrukcji historycznej, na przykład 2-3 dni spędzę z końmi i potem przemiotem, po prostu często nie mogę nawet oddać, bo po prostu tak to wszystko brudzi, takie to jest trochę ślady na skórze. Także generalnie rzecz biorąc, ja myślę, żebyśmy zobaczyli miasto w XVII wieku, zwłaszcza taki na przykład jak Paryż, który nie miał kanalizacji, to nie byłby to najmniejszy widok. Jako że głównym kwipunkiem każdego możliwego Paryżanina, kawalera francuskiego, który właśnie przebywał w Paryżu, była jedwabna chusteczka zaznaczona perfumami. Która służyła do tego, żeby po prostu zatykać sobie nos, kiedy się przechodziło przez ulicę. Bo jak mówiłem, kanalizacji nie było. Nieczystości wszystkie dolewano po prostu. Z okiem. Czy nasi praprzodkowie sarmatcy używali również takich chusteczek? Czy to było uważane w tym momencie za objaw zachodniego zniewieścienia? Nie, bo używali chusteczek, oczywiście mieli chustki, tylko że oczywiście nie były to chustki na razem użytku. Myślę, że może mówmy troszkę o jakichś weselszych aspektach historii Polski, bo to myślę, że jest ciekawe, ale może się wydać monokątne. Twoje książki, twoje powieści, twoje opowiadania skrzą się detalami historycznymi, bardzo dopracowanym sztafarzem tych wszystkich szczegółków i drobiazgów, ale tak przechodząc do jakby ogólniejszych stwierdzeń, piszesz czy osadzasz akcję swoich utworów przede wszystkim w XVII wieku. Dla ciebie jest to ten burzliwy wiek XVII. To jest okres największej potęgi Rzeczpospolitej, czy to jest początek nieodwracalnego upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej? Ja myślę, że XVII wiek to jest okres jednak potęgi Rzeczpospolitej. To są moim zdaniem potęga tej Polski dawnej nie leżałaby najmniej w tym, czy ona miała dużo wojska, czy mało, czy po prostu miała taki ciemny system polityczny. Potęga leżała tak naprawdę jej społeczeństwie. To było troszeczkę z nią tak, jak później ze Stanami Zjednoczonymi w XVIII wieku. Że był to kraj, mieszkały przez bardzo bogatych ludzi. Ludzie, którzy byli wolni, cenili tą swoją wolność. I taki kraj bardzo ciężko było podbić. No, można było Rzeczpospolitej podbić w bitwie, można było zająć ileś prowincji. Jak pokazał to szwedzki, taka Szwecja, która w XVII wieku była jednym z czołowych mocarstw europejskich, nie była w stanie Polski utrzymać po prostu. Dlatego, że mogło powstanie. Wojska szwedzkie wygrywały właściwie wszystkie bitwy z armią koronną w czasie potopu szwedzkiego. Łącznie z bitwą pod Warszawą, no, ale to nic nie zmieniało to z tego, że pobili armię polską pod Warszawą, jak po prostu na tyłach szwedzkich wybuchło powstanie, jak szlachta zaczęła się zwoływać, napadać na garnizony szwedzkie, odcinać armię szwedzką od dostaw. I tyle, Szwedzi musieli ustąpić. Proszę pamiętać, że oczywiście skończyła się rozbiorami, ale proszę pamiętać, że żeby Polskę rozebrać i utrzymać, to potrzeba było trzech najpotężniejszych mocarstw na świecie. Austrii, Prus i Rosji. Dlatego, że sama Rosja, ani same Prusy, ani sama Austria nie byłaby w stanie kompletnie tego terytorium utrzymać i spacyfikować i sprawować ten kontrol. Po prostu siłą tak naprawdę gdzieś aż do wieku XVIII, siłą Rzeczpospolitej było coś, co ja może Państwa zaskoczę, bo spowodowało żadne szlachty tak naprawdę. To, że te szlachty było tyle, to ta szlachta się nie chciała podporządkować żadnemu obcemu monarszej. Po prostu bardzo ciężko było wrócić Polską wbrew woli jej mieszkańców. Po czym się też nasi królowie przekonali. Problem, i moim zdaniem to upadło nie dlatego, że miała zły ustrój polityczny, tylko ten ustrój polityczny był w mocno reformowany. Dlatego, że każdy kolejny król Polski próbował reformować demokrację polską w stronę absolutyzmu, w tym sensie, że po prostu narzucić tę szlachcie polskiej silną, mocną władzę królewską.
A to nie miało żadnych szans powodzenia. Tą demokrację polską szlachecką należało reformować w kierunku normalnej demokracji. W taką stronę mniej więcej tego, co później stworzyły u siebie Stany Zjednoczone, więc normalnej republiki. Dopuszczeniem innych stanów do rządzenia z nowoczesnym parlamentem, z nowoczesnymi systemami sprawowania władzy. Natomiast tego nie zrobiono. No, każdy król, zwłaszcza August II, Sas, próbował po prostu Polskę reformować tak, że narzucić się absolutyzm. Zdało to rezultaty. Oczywiście później, jak wiadomo, no, mieliśmy konstytucję 3 maja i w końcu zaczęto właśnie tą stronę, o której mówiłem, że takiej normalnej demokracji parlamentarnej Polskę zmieniać. Niestety okazało się, że było za późno. Ale powiedziałeś, że siłą Polski była wolność jej obywateli i takie umiłowanie, szlacheckie umiłowanie wolności. Powiedziałeś, że żaden obcy najeźdźca nie mógł tam narzucić swojej woli, ale przy okazji również nie mogli tego zrobić polscy obieralni przecież królowie. Natomiast czy nie była to też ta umiłowana wolność, nie była jednak też przeszkodą w sprawnym sprawowaniu władzy? Przecież jeżeli czynisz swoim głównym, tak w cudzysłowie, bohaterem Jacka Gdyńskiego, stowolnika, trochę warchoła, ale jednocześnie szablę do wynajęcia, człowieka, który jakby był niezbędny po to, żeby wprowadzić w życie na przykład wyrok sądowy. Czy to nie jest w tym momencie te wszystkie opowieści o sławnych awanturnikach, którzy kondemnatami sobie kazali dalej podbijać? Czy to w tym momencie to nie jest ta druga ciemna strona tego właśnie polskiego charakteru XVII-wiecznego szlachcica? Nie jest to bardzo jakaś ciemna strona charakteru Polaków w XVII wieku. Trzeba pamiętać, że cały świat był taki. Europa w wieku XVII to była Europa, w której tak naprawdę żyli awanturnicy. No, proszę zobaczyć, nawet na Francję, też był Kondeusz Wielki, który miał być tutaj kandydatem na król Polski, na tron Polski po abdykacji Jana Kazimierza. To tak naprawdę był taki właśnie odpowiednik polskiego Bogusława Radziwiłła. To człowiek, który był oczywiście wielkim wodzem, najpierw na służbie króla Francji, potem ten król Francji zdradził, brał udział w buncie przeciwko nim, potem się wkumał z Hiszpanami, którzy byli wrogami Francji, potem oczywiście znowu na królę polską wrócił. I tak naprawdę cały ten wiek XVII, również na Zachodzie, to jeśli ktoś nie wie, to polecam pamiętniki D'Artagnana, to są wydane w Polsce, tego autentycznego D'Artagnana, na podstawie których Gimel napisał książkę Trzy Muszkieterowie, to tam widać, że ten D'Artagnan tak naprawdę w Paryżu niczym od takiego Dedyńskiego nie różni. No, przyjechał po to, żeby zrobić karierę. Oczywiście bez przerwy jakieś pojedynki, zwady, bójki o byle co. Zaczęła się pierwsza jego zwada oczywiście od tego, że D'Artagnan jak jechał do Paryża, to przekraczał jakąś rzekę francuską, po na promie zaczęli się nie wyśmiewać z jego konia. Jak właśnie kobyły miał dosłownie od pługa tam oderwaną kratem. Bardzo tylko no, jakiś po prostu krawia miejscowi, że szlachcic zaczął tego konia wyśmiewać, więc oczywiście D'Artagnan złapał za rapier, no i skończyło się ono sprawą. Dodajmy do tego na przykład, że jeśli chodzi o sprawy porządkowe, to że tak powiem, Paryż miał, Ludwik XIII tak naprawdę miał właśnie w latach 20. XVII stulecia znacznie mniejsze siły porządkowe niż miał na przykład król Polski. Ponieważ król Polski miał prawo utrzymywania 1200 ludzi gwardii i jeszcze dodatkowych swoich często prywatnych oddziałów, które utrzymywały porządek głównie właśnie w Warszawie i na Mazowszu i pilnowały polskich interesów. Natomiast Ludwik XIII, cóż, nie miał tych 80 muszkieterów, czyli miał 100 gwardzistów swoich, którzy zawsze z muszkieterami, wiadomo, z lektury powieści przegrywali. I tyle. I absolutnie to było ich nie wystarczające do tego, żeby zapanować nad Paryżem, który miał ponad pół miliona mieszkańców. Tak więc widać, że jednak tak naprawdę, jeśli weźmiemy sobie statystykę pod uwagę, to wychodzi tak naprawdę teraz, że pospolita w XVII wieku, mimo tylko całego swojego warcholstwa i tych wszystkich procesów sądowych, wcale nie odbiegała normą od tego, co znamy dzisiaj. Ja kiedyś przeliczałem statystycznie współczynnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Wychodziło, że dzisiaj wynosi w granicach 8 zabójstw na 100 tysięcy ludzi. Dzisiejszej Polsce, które są sprzed 6 lat. W XVII wieku, jak przeliczałem, dla Kujaw wynosił on 5 zabójstw. Oczywiście no wiadomo, że śmiertelność w XVII wieku była większa. Ludzie umierają od chorób, jakichś powikłań, zakażeń, wojen, zarazy. Ale zabójstw takich z prewencją, tak powiem, było dużo mniej niż współcześnie. No, statystyka jest bezlitosna. Ale czy te statystyki dotyczyły tylko szlachty? Czy na przykład, jeżeli nie wiem, szlachcic posiekał jakiegoś łyczka, to w tym momencie nawet nie, w dokumentach historycznych specjalnie o tym się nie chciało pisać? Nie, to dotyczyło to właśnie całego celu wszystkich mieszkańców, łącznie z miastami, po prostu sądami. To były wpisy, które sporządzone z ksiąg sądowych.
i grodzkich ziemskich, czyli tych szlacheckich, i tych wszystkich po prostu księg radzieckich, czyli tych miejskich. Dobrze. No, mamy ten, ten XVII wiek, o którym mówisz, że porządku specjalnie nie należy w nich szukać. Zwany były na porządku dziennym, aczkolwiek nie, były tak krwawe, jak by się wydawało. Znaczy one się kończyły z tym przelewem krwi, ale trzeba pamiętać, że wszyscy mieli takie charaktery gwałtowne. Ja na przykład polecam taki Państwu film, który teraz niedawno przyszedł na ekrany, True Grit, Prawdziwe Męstwo. Tam są pokazane, jest proces sądowy, bohater główny siedzi na sali sądowej, właśnie odpowiada na pytanie sędziego, jak zabić dwóch jakichś swoich sąsiadów. Są dokładnie proces sądowy, dokładnie sceny jak wyjęte, że chce po prostu XVII wieku. No jakbym otworzył jakiś, nie wiem, akta ziemi przemyskiej, sanockiej czy kujawskiej, tak po prostu znalazł właśnie historię, w której tam po prostu jeden dwa szlachcica gdzieś tam popijanemu zajechali drugiego, tam postrzelali w okna, zabrali dwie krowy, coś tam się zgłupili, coś we dworze, po czym poszli do karczmy, w karczmie się spili, a jak byli pijani, ten szlachcic po prostu zabrał swoich chłopów z siekierami, napad po prostu pobił, porabował jeszcze i pobił do dwora. No i taki spraw jest mordo, po prostu no, ludzie wtedy reagowali znacznie bardziej ostro na różne zaczepki, na różne zwady, znacznie bardziej ostro niż my. Druga rzecz też taka, jak pytałem, że ludzie, zwłaszcza szlachta, bo inaczej wychowano, to ludzie wychowani jako rycerze, jako przede wszystkim wychowani na takim kulcie męskości, że oni musieli pokazać, są twardzi, zdecydowani i byle zaczepka była oczywiście dobrą okazją dla nich po prostu do awantury, do bójki, do rąbaniny. Są takie rzeczy z tego XVII wieku po prostu czasami no, można pęknąć ze śmiechu. Jak na przykład był, to opisuje Hanna Trepka z takich różnych właśnie dziwnych sytuacji, że na przykład był niejaki Julius, który się, nie szlachcic, który się podawał za szlachcica oczywiście do tego, no i chłopi go sobie lekceważyli we wsi, bo była arendowała jakąś wieś pod Krakowem. I pewnego razu po prostu, że tak powiem, jakiś chłopów raz na gruszę, tam zaczął kraść gruszki. Więc ten Julius do niego tam przypleciał do ogrodu, stanął pod gruszą i zaczął krzyczeć tego chłopa, żeby zszedł, bo jak zejdzie, to po prostu dostanie tam kijem i pójdzie do pręgierza na parę dni siedzieć. Więc jak chłop zeskoczył w końcu z tej gruszy, zapał za kij, zdzielił tego Juliusa i go zabił na miejscu. Potem muszę to od razu. No są po prostu problem z tym, że cały jakby obraz tego XVII wieku został strasznie zakłamany przez niektórych historyków XIX-wiecznych. No i powiem też, że został zakłamany bardzo mocno przez Sienkiewicza. Natomiast prawdziwie takim obrazem tego są po prostu księgi sądowe. Jest wspaniała książka, jest mojego ulubionego autora XVII wieku, Waleriana Dekantetki, Liber Hamorum. To jest książka Rodzaju Krubieckiego, o tych wszystkich chłopach, mieszkaninach, którzy się nieprawdę hodowali za szlachtę. Tam są po prostu takie rzeczy, takie historie, takie postacie podpisywane, po prostu zdarzenia, bójki, zwady, zajazdy, że po prostu no, widać, że po prostu samo życie XVII-wieczne, nie poddane żadnej cenzurze, nie poddane żadnej tutaj upiększeniom. To samo jest na przykład w aktach sądowych. No, jak otwieramy akta sądowe, to tam są po prostu no, sceny jak z tak dokładnie ze zachodu. 200 lat później, że po prostu są zajazdy, bójki, zwady, że jeden drugi właśnie spotkali w karczmie, ale się pobili go. Potem on się na nim zasadził na jarmarku po prostu, tam jarmark go spędził. No w ogóle są postacie takie jak na przykład murzyn pana Fredry. No, Fredro miał murzyna, który chodzi po staropolsku, niejakiego Dynisa, który się mu za szlachcica podawał, jeszcze nie słusznie. I ten murzyn urządzał zwady, bójki w różnych karczmach, po kościołach, kiedyś w sterki urządził zwady po prostu dlatego, że wyszedł ten murzyn z jakimś drugim swoim też sługą Fredy na ulicę i wszedł na przykład pogrzeb prawosławny. Więc ten murzyn jakaś zwada nastąpiła, czy potrącili tego murzyna, czy on właśnie potrącił, w każdym razie się pobili z tymi członkami tego pogrzebu, z tym orszakiem. Okazało się, że niestety mieszczan było więcej, więc ten murzyn się schował do cerkwi, to w przemyślu było. Jak się schował do cerkwi, to go tam mieszczanie zamknęli po prostu i oczywiście dali znać na ratusz do tego i do starosty, że tam jest zamknięty. Ale na szczęście kumple murzyna i tego drugiego, że tak powiem, spółki Fredry się zwiedzieli o tym, przyszli i odbili w tej cerkwi. Pozwali drzwi i puszczali to dalej. Co tak, ja mówię, no naprawdę to jest dokładnie jakbyśmy właśnie oglądali ten film Prawdziwe Męstwo. Ja ten film polecam, naprawdę jest świetny, zresztą zrobił z wielkim hitem, bardzo dobrze się został przyjęty. To dokładnie był taki świat, jak właśnie później na Świętym Zachodzie. Po prostu ludzie, którzy byli zamożni, pewni siebie, pewni swojej wolności, a przy okazji jednak no, musieli po prostu pokazać, że są twardzi, że są ustępliwi, po prostu, że mają się bić i często mówiąc, skasali tyle głupią okazji do tego, żeby się zwalczyć. Na szczęście też jest tak się właśnie wieku, że oni tych zwarach nie pamiętali. W tym sensie, że czasem się pobili, potłukli, żeby to porąbali, ale jakoś potem zapominali w ogóle i nie było z tego jakiegoś problemu.